Witam serdecznie, oto mój nowy upgrade, minęło 2 lata, zaoszczędzone pieniądze mogłyby przeznaczyć na lepszy samochód, wymienić w końcu starego Opla Corsa z 97 roku na gaz, ale bądźmy mądrzy, przynajmniej w moim wypadku to jest zajebista oszczędność, a póki jeździ, mogę zbierać i przeznaczać te pieniądze na dalszy swój rozwój, a naprawdę nie wiedziałem, że aż tak daleko zajdę, dlatego wszystkich polecam. Najważniejszy krok, po prostu to rób, zacznij. Tak jak mówił Gonciarz. Tu od niego filmik. Krok pierwszy. Rób to. Chcę się nauczyć robić hiperlapsy. Zrobiłem jeden. Nie wyszedł za dobrze. Zrobię jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Lepiej. Nauka jest jak widzenie nieskończoności. Tam, gdzie wszyscy zobaczą tylko powtarzanie jednej rzeczy, ty za każdym razem będziesz widzieć coś innego. Sekret ludzi, którzy robią coś dobrze? Robią to odpowiednio długo. Just do it. Okej. Przechodzimy do konkretów. 2 lata temu byłem w Egipcie, nie miałem jeszcze drona, a dron miał być do właśnie wycieczek. Tylko on jest duży. Jak wielu youtuberów mówi, ciężko go przewieźć. Świetna jakość, nie powiem. Powiem też, że trochę na siebie zwrócił, no i to nawet sporo. Bardzo jestem za niego wdzięczny. Jak człowiek kombinuje i coś robi, to może jeszcze trochę zwrócić się za ten sprzęt. No i tak, zacznijmy od Tascama. Tego mi brakowało. Przenośny dyktafon. Zobaczymy właśnie jakość teraz kamery, która jest nagrywana, jak Tascam to nagrywa. To na pewno przyda się teraz w plenerze. No i mam kolejną wycieczkę. Jak wiecie, byłem w Egipcie jeszcze bez drona. Było GoPro 4. Jak zawsze mówię, lepiej dłużej poczekać, zaoszczędzić i kupić coś firmowego. No chyba, że naprawdę chińskie się sprawdzi, ale jakoś nie jestem z tego wyznacznikiem. Zawsze miałem pecha akurat dla sprzętów. Psuły mi się, a te markowe zapłacę i trzymają mi się latami. Tylko tak, GoPro 4 nie było mnie stać na nową, kupiłem używaną i niestety mikrofon mi padł, ale mam rozwiązania, bo potrzebuję do niego przenośny mikrofon, bo bez dźwięku też nagrywam, mam też inne sprzęty, powoli się tam rozwijamy i to wszystko działa. No i niesamowity film powstał o Egipcie, serdecznie polecam. I co mogę jeszcze powiedzieć? I to jest 4 i w międzyczasie poszło to wszystko do przodu. I będę testował 7 i coś, co zawsze chciałem, już rok temu o tym czytałem, albo nawet dawniej, że mieć kamerkę, która nagrywa w 360 stopniach. Kiedyś to trzeba mieć takie ileś takich kamerek, na przykład 4 albo 5 czy 6 poukładanych dookoła, no i żeby to nas właśnie nagrało. Teraz wystarczy jedna, też GoPro zrobiło Fusion. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Będziemy to testować. No i na wycieczkę przyszedł mniejszy dron. Mavic Air. Oh my gosh! Holy smokes! Now, this is my first time seeing this thing in person. It is tiny! It's smaller than I could have even imagined. This is the maiden landing of the Mavic Air. Hey, no, come back! No i taki jeszcze gadżet, niby zwykłe okulary, niby zwykłe, ale otwórzmy, podłączmy. Niektórzy z Was może wiedzą, o co chodzi, bo do tych okularów mamy jeszcze pilocik, ja już się trochę wytestowałem. Naciskamy jeden guzik, okulary zawibrowały, za chwilę zawibrują, zawibrowały drugi raz i włączyło się nagrywanie. Pokażę Wam, jaka jest jakość. Tego szału nie ma niestety z tej jakości, ale może coś się uda, bo tam, gdzie jadę, jest wiele takich teorii, że jest tak, a nie inaczej, jest tak i tam nigdy nie wolno kręcić. Postanowiłem spróbować tymi okularami. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że wyjdę z tego wszystkiego cało. Zdradzę Wam tylko, że to będzie inny kontynent. Podpowiedź, że nie Afryka, tak jak byłem w Egipcie.
nie Europa, teraz lecimy gdzieś indziej i będziemy próbować ten sprzęt, spróbujemy się dobrze pobawić, nabrać doświadczeń i na końcu zajebisty materiał z tego skręcić. Tak więc trzymajcie kciuki, zobaczcie materiał, może Wam się spodoba, może Wasz test to zmotywuje, tak jak mnie inni youtuberzy, którzy działają, rozwijają się i to jest piękne. Nie musisz niekiedy zarabiać, ale cieszysz się życiem i do przodu.